Teraz chciałbym zaprosić pana Jacka Zagożdżana, który w imieniu pana dyrektora Pawła Pawłowskiego, dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, wygłosi taki referat Rola Muzeum Sił Powietrznych w upamiętnianiu bohaterów lotnictwa. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, rola Muzeum Sił Powietrznych w upamiętnianiu bohaterów lotnictwa. Ja od razu opowiem o tym z mojej perspektywy. Nie chciałbym tu wchodzić w rolę i buty dyrektora Pawła Pawłowskiego. Dla niego ta misja, myślę, że jest zbieżna. Czym jest rola muzeum? Poza misją, historią powstania placówki, myślę, że jest to rola służebna wobec bohaterów lotniczych. To, co dzisiaj już wybrzmiało i pojawiało się wielokrotnie w poprzednich prelekcjach, że postacie historyczne, w tym wypadku rozmawiamy o Franciszku Żwirko i Stanisławie Wigurze, ale tu Grzegorz Kasztura poruszył wiele nazwisk, które tak naprawdę w polskim lotnictwie występują i one są żywe, staramy się, aby były żywe w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Staramy się, aby każda z tych postaci, wiele z nich jeszcze dla nas nieznanych, cały czas staramy się je odkrywać, aby w formie czy to wystaw czasowych, czy konferencji, różnego rodzaju wydarzeń, które staramy się budować dla upamiętnienia, aby dalej nas i naszych widzów inspirowali do działania. Do działania lotniczego, ale też upamiętnienia historii, bo jakby to, co Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zrobili dla lotnictwa, jest, co już myślę, zostało dzisiaj udowodnione, nie do przecenienia, bo oni stworzyli kolejne pokolenia lotników tak naprawdę. Na ich wzorze budowały się kolejne pokolenia. Później lotnicy dywizjonu 303, którzy znowu jak gdyby odświeżyli to lotnictwo dla ogółu. My na wszystkie te postaci, na wszystkie te wydarzenia staramy się patrzeć przez pryzmat dziedzictwa, którego my zostaliśmy opiekunami, zostaliśmy wybrani przez społeczność i staramy się tę rolę wypełniać jak najlepiej. Tu Państwo widzicie w międzyczasie banery, plakaty, wydawnictwa, które na co dzień powstają w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Muzeum, które powstało w 2011 roku, mamy 11 rok działalności. Muzeum, które powstało trochę na rozkaz, bo jest to muzeum podległe pod Ministerstwo Obrony Narodowej. MON jest naszym organizatorem i rzeczywiście w 2009 roku zapadła decyzja o tym, aby takie muzeum, muzeum kolejnego rodzaju sił zbrojnych powstało. I ono na rozkaz powstało. Tu wręcz wzbudziło to wielkie poruszenie wśród muzealników wojskowych przede wszystkim, bo nagle się okazało, że na rozkaz też my pozyskiwaliśmy zbiory. Dosłownie. Z dawnych sal tradycji wojskowych, z dawnych pomników w jednostkach wojskowych dowiadywaliśmy się, że jest gdzieś jakiś opuszczony pomnik w opuszczonej bazie, telefon, ciężarówka, zabieramy, bo nasz. Z jednej strony faktycznie rozumiem to wzburzenie, bo wiele muzeów wówczas powstawało, wojskowych, prywatnych, przez samorządy zakładane. Natomiast od samego początku nam przyświecał jeden cel, żeby to dziedzictwo zachować. Bo przy tych przemianach, o których też tu dzisiaj mówiliśmy, wiele rzeczy niestety przepadło bezpowrotnie. I to dziedzictwo, którego nie zabezpieczylibyśmy my bądź inne muzeum, niestety też by przepadło.
O tym, jak wielki jest to obowiązek i praca do wykonania, wiedzą tylko muzealnicy, myślę, że tutaj duże grono z Państwa. Zwłaszcza przy muzealnictwie wojskowym, wielkogabarytowym, gdzie no, mamy do czynienia z gabarytami rzędu śmigłowca Mi-6, który ma blisko 42 metry długości od końca łopa do... I kiedy sprowadzaliśmy go z prywatnej kolekcji, nieżyjącego już pana Lewandowskiego świętej pamięci, to dyskusja nie była nad tym, czy i jak go zabezpieczyć, tylko czy wioząc go, rozebrać 3 wiadukty i zdjąć linię wysokiego napięcia, czy rozebrać obiekt. I proszę mi wierzyć, że to była naprawdę żywa dyskusja, która trwała blisko 3 lata, co jest ważniejsze. I dla nas wcale te wiadukty nie były najważniejsze. My się naprawdę zastanawialiśmy nad rozebraniem wiaduktów. O kosztach już nie wspominam. Ale tak staramy się traktować... chyba powinienem to dotykać. Tak staramy się traktować wszystkie postacie historyczne związane z lotnictwem, bądź też w jakiś sposób wpływające na to lotnictwo. Bo tutaj też słowa Janusza Meissnera, wielkiego propagatora lotnictwa, są znamienne, że lotnikiem jest każdy, kto chociaż cegiełkę dołożył do lotnictwa. To nie musi być pilot. Kiedyś policzyliśmy, że na jednego pilota myśliwskiego przypada około 300 osób, żeby on był pilotem myśliwskim. To są instruktorzy, to są technicy, inżynierowie, cały sztab ludzi, którzy za nimi stoją. I my staramy się, aby to było dziedzictwo całego lotnictwa, nie tylko pilotów, ale też właśnie osób, miejsc, wydarzeń, które są związane z lotnictwem, bądź na to lotnictwo w jakikolwiek sposób wpłynęły. Ja muszę przyznać, że o wielu bardzo ciekawych rzeczach dowiedziałem się tutaj dzięki tej konferencji, z czego się bardzo cieszę, bo o wielu miałem jedynie zarys tylko wiedzy, natomiast się okazuje, że one trochę inaczej wyglądają. I znowu można by pomyśleć, po co na przykład taka, nie wiem, czy to dobrze nacisnę, o, Syberyjska Odyseja, prawda? Niestety już znowu świętej pamięci Romualda Koperskiego. Cóż zdobywanie Syberii ma wspólnego z lotnictwem, wydawałoby się? Otóż Romuald Koperski jest pilotem. Był, przepraszam, już niestety świętej pamięci. I on, ostatni jego wyczyn, jak gdyby, to odtworzenie lotu z Tokio do Warszawy właśnie przez Syberię. A przy okazji opowiadania o Syberii, o jego doświadczeniach, była to możliwość do tego, aby pokazać tę inną stronę lotnictwa, nie tylko wojskową, bo my z samej nazwy jesteśmy Muzeum Sił Powietrznych, więc jakby wojskowym. Natomiast, co dzisiaj też już było wielokrotnie wspomniane, niejednokrotnie piloci wojskowi byli bohaterami wydarzeń cywilnych, sportowych i odwrotnie. Cywilni piloci sportowi stawali się w sytuacji wojennej pilotami wojskowymi. Mamy przykład Stanisława Skarżyńskiego, który w 1933 roku jako pierwszy przelatuje Atlantyk, prawda? A potem już jako pilot bombowca niestety ginie w odmętach w kanału La Manche. W wodach kanału La Manche, można by powiedzieć, sytuacja niemożliwa do wydarzenia się, prawda? Człowiek, któremu niestraszny był ocean, w czasie swojej misji traci życie w, wydawałoby się, tak małym akwenie. Ale każdy z nich wnosił, rozwijał lotnictwo, a my poprzez te właśnie wydarzenia, takie nie zawsze stricte lotnicze, staramy się pokazać, jak wielowątkowy jest to temat. Że nie zawsze jest to tylko, nie zawsze są to tylko piloci, ale też wydarzenia, które tylko w jakikolwiek sposób tylko łączą się z lotnictwem. Tych slajdów mam kilka, bo chyba z 70 jak znam dyrektora, więc jakby tu
Myślę, że korzystając z tego faktu, że jesteśmy tutaj z Państwem i mamy niedosyt czasu, ja bym chciał, przewijając oczywiście je, żeby nie było, że nie przedstawiłem, podziękować Państwu wszystkim za Wasze referaty, bo jakby naszą misją jest też kreowanie, inspirowanie tego typu spotkań, żebyśmy mogli porozmawiać o lotnictwie, żebyśmy mogli naszą wiedzę pogłębić i te wszystkie poprzedzające referaty, myślę, że tę funkcję świetnie spełniły. Pokazaliśmy, jak jest to ważne i za chwilę jeszcze wysłuchamy wspaniałej, mam nadzieję, po raz kolejny, bo ja już miałem okazję słuchać Janka wielokrotnie, więc czekam z niecierpliwością. Postaram się nie przedłużać za bardzo. Państwu bardzo za te tematy i ich przedstawienie dziękuję. Dziękuję też w imieniu dyrektora Pawła Pawłowskiego, bo był jednym z inspiratorów tego wydarzenia. Samo upamiętnienie 90-lecia zwycięstwa Franciszka Żwirgi i Stanisława Wigury w naszym muzeum rozpoczęliśmy już w maju tego roku, bo w czasie Nocy Muzeów, Europejskiej Nocy Muzeów 14 maja miało miejsce otwarcie wystawy, którą za chwilę też Państwu zaprezentujemy. Dzięki dużej pomocy, między innymi Jana Przywary i Domu Polskiego, bo to dzięki nim wiele z tych zdjęć, które Państwo zobaczycie na wystawie, mogło się na niej pokazać. Podobnie dzięki pani Irenie French, dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego, bo ta kurtka, którą tu Państwo oglądacie, była przez pół roku prezentowana na naszej wystawie, co znowu pozwoliło tę część historii dziedzictwa pokazać szerszej publiczności, publiczności Dęblina i osób, które nas odwiedzają. I dzisiaj właśnie dzięki tej współpracy, dzięki współpracy z tymi dwoma instytucjami możemy się tu spotkać. Tak jak spotykamy się wielokrotnie przy różnych okazjach związanych z innymi postaciami, bo jak wspomniałem, staramy się, aby każdy z lotników znalazł swoje miejsce, czy to w naszych wydawnictwach, naszych wystawach, czy właśnie na tego typu konferencjach. Tu jest dosyć ważne miejsce pokazane w tej chwili, ważne dla nas, dla Muzeum Sił Powietrznych, bo jest to sala poświęcona sztandarowi Polskich Sił Powietrznych. To jest ten sztandar, ten jedyny, który powstał w 1940 roku jako pierwszy sztandar Polskich Sił Powietrznych. Powstał w Wilnie, a pokazujemy go obecnie w takiej przypominającej skrzydło Spitfire'a gablocie, która została stworzona specjalnie na potrzeby tego sztandaru. I czemu o tym wspominam akurat o tej gablocie, bo jest to ważne też dla nas muzealników, jak może wpłynąć współpraca między instytucjami. Tu firma Lockheed Martin, produkująca na co dzień samoloty, współfinansowała tę gablotę za niebagatelną kwotę ponad 200 tysięcy złotych tylko dla tego sztandaru, ale rzeczywiście powstała ona. Sama gablota waży blisko 700 kg, więc jakby jest nie do ruszenia. Szkła bezpiecznego o 99% przezierności, także w zasadzie jak jest czyste, to musimy na to dbać, ale nie widać, że ta szyba w ogóle jest tam. Z dodatkową wentylacją oczywiście i utrzymaniem klimatu, ale faktycznie jest to nasza relikwia. Tak jak relikwią jest ta kurtka, którą tu widzimy, tak u nas tą relikwią, tą taką damą z łasiczką, czy gronostajem jest ten sztandar, ale równie ważny jest orzeł, który stoi obok. I tu jakby pokazujemy, jak ważna jest świadomość, którą
my powinniśmy budować wśród społeczeństwa, bo proszę sobie wyobrazić, że ten orzeł to oryginalny orzeł z fasady klubu oficerskiego White Eagle Club w Blackpool w Wielkiej Brytanii, który parę lat temu miał trafić na śmieci. Obecny właściciel tego budynku kazał go po prostu strącić z fasady, bo mu się nie podobał. Na szczęście pracownicy, którzy przy tym pracowali, stwierdzili, że nie, no, nie będziemy wyrzucać orła. Na pewno ktoś da parę funtów za niego. Bardzo szybko społeczeństwo polonijne zauważyło aukcję, bo oni wystawili to na aukcji na eBayu. Razem z tablicą, którą odsłaniał prezydent Kaczorowski zresztą, ale właśnie ta świadomość Polonii, Polaków, zwykłych robotników, bo jak się okazało, to byli pracownicy fizyczni, którzy widząc polskie dziedzictwo, nie pozwolili na zniszczenie go, wykupili tę figurę wraz z tą tablicą i dzięki już Instytutowi Pamięci Narodowej została przywrócona jej świetność, bo muszę przyznać, że jak pierwszy raz zobaczyłem zdjęcie tego orła, to ja sam go nie chciałem. On wyglądał naprawdę jak krasnologrodowy. Okazało się, że na to przez lata naniesiono 8 warstw farby olejnej. Dziób był utrącony dawno już lata temu, więc ktoś dokleił mu takiego dosłownie kulfona. Więc dopiero dzięki wielkiej pracy konserwatorów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zdjęto te wszystkie warstwy i rzeczywiście okazało się, że tam jest pod spodem piękna rzeźba, wspaniały rysunek piór, ale to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość ludzi, naszych odbiorców i jak ważna jest nasza misja muzealna, aby tę świadomość budować. Żeby później w takiej sytuacji właśnie, jak tu mamy przykład, ktoś w odpowiedni sposób zareagował. Staramy się to robić w różny sposób. To jest ekipa Koperskiego w tym ostatnim jego locie, tuż przed jego śmiercią. To są młodzi ludzie, którzy biorą udział w feriach z historią. Bardzo mnie ucieszyły słowa o harcerzach, zresztą tu druhnę przed chwilą też widziałem, bo przy naszym muzeum również działa 32. drużyna harcerska. Po to, aby budować wśród nich tę potrzebę zabezpieczania dziedzictwa. Mnie cieszy, kiedy jesteśmy gdzieś na szlaku i oni opowiadają o tym, skąd są i mówią, a w tym naszym muzeum, czyli to już nie jest nasze muzeum, to jest ich muzeum. I to jest świetne. I z tego się najbardziej cieszymy, bo to są później ludzie, którzy będą właśnie naszymi ambasadorami w całej Polsce, może na całym świecie. To są przewodnicy, to są seniorzy lotnictwa, to są różnego rodzaju wydarzenia i współpraca z zarówno społecznymi instytucjami, jak i przeróżnymi muzeami na rzecz właśnie zachowywania dziedzictwa. To jest również współpraca z wojskiem. Patrol saperski, oni mają za zadanie zniszczyć, jakby zabezpieczyć miejsce i najczęściej zniszczyć po prostu to, co znajdą. Zanim cokolwiek zrobią, z reguły do nas dzwonią, co też jest no, pokazaniem wielkiej świadomości tych dowódców, że jeśli można coś ocalić, to próbują to zrobić. Tu mamy przykład z kolei współpracy z Muzeum Harcerstwa Polskiego w Warszawie, bo okazało się, że przejęliśmy sztandar pierwszej drużyny harcerskiej jeszcze w Irenie, tak dawniej Centrum Dębina się nazywało, który to pochodzi z 27 roku. Więc on teraz zostanie w tym roku poddany konserwacji właśnie w Muzeum Harcerstwa i mamy nadzieję, że wróci do nas jako depozyt. Tu z kolei przed naszym muzeum, we współpracy z Chorągwią Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego, przyjęcie imienia i sztandaru przez tenże chorągiew, imienia lotników polskich.
Chorągiew Lubelska w zeszłym roku przyjęła to imię. W dużej mierze, tak myślę, też inspirowana działaniami, jakie wspólnie przez lata tworzyliśmy, wydarzeniami wspólnymi i pracą z harcerzami, którą do tej pory kultywujemy. W imieniu dyrektora Pawła Pawłowskiego serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.